Wygodne biurko, fotel jest. Cześć, jestem Zosia, studiuję informatykę na Politechnice Białostockiej. Cześć, jestem Maciek, student informatyki pierwszego roku na Politechnice Białostockiej. Dobra. Dzisiejsze targi są bardzo ciekawe, dowiedzieliśmy się dużo ciekawych rzeczy. Wiemy już, jak dostać się na praktyki do swojej wmarzonej firmy w branży, w której chcemy później działać. Pozdrawiamy całe liceum Politechniki Białostockiej. Niesamowita szkoła, zapraszamy na dni otwarte. Jak widzisz swojego idealnego pracodawcę na praktyki? Osoba, która zawsze pomoże, że nie będzie cisnęła po mnie, tylko podejdzie, poda pomocną dłoń, że będzie w każdym momencie w stanie wspierać mnie i naprowadzić na dobrą drogę. Oj, musiałby być bardzo wyrozumiałą i cierpliwą osobą, sympatyczną też prawdopodobnie, ale najbardziej to cierpliwa w moim przypadku. Mi przede wszystkim zależałoby na grafiku, który mógłbym dopasować do tego, gdzie się aktualnie uczę, żebym mógł pogodzić to ze studiami. Żadnych dodatkowych wymagań nie mam, mogą być dodatkowe atuty jak multisport. Wolałabyś pracować w zespole czy samodzielnie? W zespole myślę, bo wtedy łatwiej znaleźć błędy. I tak naprawdę programowanie polega na tym, żeby się pomiędzy sobą komunikować. Wolałbyś pracować hybrydowo czy zdalnie? Chyba bardziej hybrydowo, bo kontakt z ludźmi też jest ważny. Jeżeli pracujesz się z ekipą, to od razu widzisz, że masz znajomego obok, możecie kontakt zebrać, jakąś durnotę na przykład zrobić podczas. Atmosfera jest mi bardzo ważna w pracy. Raczej hybrydowo bym powiedziała, bo ten kontakt jest też ważny, ale też bym chciała mieć czasem trochę tak odskocznie od tych ludzi, tak popatrzeć na swoje błędy, żeby się cofnąć w programie, zrozumieć coś. A stacjonarne czy zdalne są dla Was? Stacjonarne, o wiele. Żeby zawsze był ktoś, kto może pomóc, wytłumaczyć pewne rzeczy, żeby jednak z tych projektów coś wynieść. Można też zdalnie, nikt nie zabrania. Cześć, jestem Artur. Pracuję w TTMS-ie od roku. Jestem też studentem aktualnie na magisterce i chciałbym trochę opowiedzieć, jak to wygląda. Jestem w stanie odpoczywać, pracować, odpoczywać i studiować jednocześnie. A jak udaje Ci się łączyć studia z pracą? To tak, pierwszy semestr był o tyle dobry, że studia były zdalnie, więc mogłem tak naprawdę zachować pełen etat i studiować w ciągu tego samego dnia, więc weekend mi zostawał na tak naprawdę dorabianie prac domowych i tak dalej. Aktualnie przeniosłem się na studia zaoczne. Idzie się od ludzi bardzo dużo nauczyć, plus są różnego rodzaju certyfikaty, które nie są dostępne tak po prostu z internetu, a my mamy to za darmo. No nie no, z ludźmi się super pracuje, tak naprawdę do każdego się zagada, jak na przykład studiowałem właśnie na inżynierce czy coś, no to byli moi prowadzący i aktualnie pracuję z nimi. Bardzo ciekawie się zmienia ta relacja, kiedy tak naprawdę z prowadzącego się to zmienia w kolegę z pracy. Nie mam jakiegoś takiego ciśnienia, że muszę zostawiać po godzinach, co jest akurat bardzo ważne w moim przypadku. Najlepsze w pracy w TTMS-ie jest chyba pączkowe czwartki.